pięta rośnie, myślę, że w niejednym ogródku i przy drogach. Ma ona właściwości kilka. Przede wszystkim pomaga nam zwalczyć problemy żołądkowe, olejek z mięty, myślę, że jest każdemu znany. Możemy nią oświeżyć chociażby oddech, możemy zrobić płukankę z mięty lub w gorące dni możemy przygotować salmoniadę, zerwiemy powiedzmy 5 takich listków, wrzucimy do pół litra wody, do tego dodajemy pół wyciśniętej cytryny i myślę, że orzeźwienie na te słoneczne dni jest jak najbardziej wskazane. Ja zerwę kilka listków i zabieram je ze sobą. Mięta jest byliną, która osiąga do 1,5 metra wysokości. Jest to roślina o silnym, charakterystycznym zapachu. Jej liście są silnie aromatyczne, pojedyncze, jajowate lub eliptyczne, karbowane lub ząbkowane. W medycynie ludowej liście mięty oraz olejek miętowy stosowało się w bólach żołądka, zaburzeniach trawienia, jak np. nudności i niestrawność, a także w kolkach jelitowych. Obecnie liście mięty w postaci herbaty, nalewki, olejku czy wyciągu są stosowane w dolegliwościach takich jak skurcze górnego odcinka przewodu pokarmowego i dróg żółciowych, gdyż wykazują działanie rozkurczowe i obniżają napięcie mięśni gładkich. Za działanie przeciwskurczowe odpowiedzialne są flawonoidy oraz związki zawarte w olejku miętowym, a przede wszystkim sam mentol. Przetwory z mięty mogą być też stosowane w schorzeniach wątroby i dróg żółciowych, zapaleniu pęcherzyka żółciowego, czy też w lekkiej niewydolności wątroby i zmniejszonym wytwarzaniu żółci. W medycynie naturalnej olejek z mięty jest stosowany w nieżytach górnych dróg oddechowych i stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej. Olejek miętowy można zastosować do inhalacji w ogrodzeniu objawów zapalenia zatok, przeziębienia czy też grypy. Wystarczy wlać 3-4 krople do gorącej wody i inhalować. Warto wiedzieć, że olejek miętowy podany doustnie w dawkach większych od leczniczych może wywołać ból brzucha, wymioty, a w dużych dawkach zachwianie równowagi i głęboki sen. Ze względu na zbyt silne reakcje, jakie może wywoływać po przedawkowaniu, w lecznictwie nie jest stosowany samodzielnie. Nie zaleca się go stosować samego także zewnętrznie, gdyż w niektórych przypadkach może wywoływać podrażnienia i zaczerwienienie skóry. W związku z tym lepiej go rozcieńczyć, np. z oliwą z oliwek czy też olejkiem z migdałów. Nawłoć to roślina zwana także polską mimozą. Jej żółte koszyczki, żółte kwiaty zwiastują zbliżającą się jesień, więc jeszcze musimy trochę poczekać na te piękne kwiaty. Europa daje jej najlepsze warunki do rozwoju, ponieważ ciepło i gleba sprawia, że bardzo szybko może się tu rozrastać i osiągać nawet do metra wysokości. Wykazuje ona działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, ściągające. Bardzo często używana jest przy leczeniu skóry trądzikowej z zmianami, ponieważ ma ona działanie ściągające, rozjaśniające i wygładzające. Wzmacnia ona serce i układ naczyń krwionośnych, ponieważ obkurcza ona naczynie, dzięki czemu nie doprowadza do krwotoków. Z nawłoci może również powstać miód. Niestety jest on bardzo trudno dostępny, ponieważ gdy nawłoć kwitnie, jest to okres dla pszczół bardzo niekorzystny, przez co ciężko jest go dostać, a ceny są bardzo wysokie. Nawłoć pospolita ma łodygę nawet do metra wysokości. Łodyga jest sztywna, pojedyncza, wewnątrz pusta. Jeśli chodzi o liście, to liście na środku łodygi są ogonkowe, w górnej części łodygi bezogonkowe, lancetowate z zaostrzonym końcem. Dolne liście rzadko owłosione lub prawie nagie. Jeśli chodzi o kwiaty, są one drobne, żółte, zebrane w koszyczki. Od 5 do 14 kwiatów w jednym koszyczku, a te wiechowate kwiatostany na szczycie łodygi. Nawłoć pospolita ma silne właściwości moczopędne, reguluje nieprawidłową fermentację w przewodzie pokarmowym, działa lekko truwająco oraz pielęgnuje cerę tłustą i trądzikową. Do domowych zastosowań ziołoleczniczych nawłoci w okresie jej kwitnienia zbiera się górne części łodyg, a więc kwiaty z niewielkimi liśćmi. Nawłoć pospolita zawiera flawonoidy i olejek eteryczny, które decydują o jej najważniejszej właściwości – działaniu silnie moczopędnym. Nawłoć świetnie sprawdza się w leczeniu stanów zapalnych dróg moczowych, a także w kamicy moczowej i skazie moczanowej, choć w tych przypadkach raczej możemy stosować ją pomocniczo. Zawartość garbników i związków saponinowych w zielu wpływa korzystnie na przewód pokarmowy, ściągająco, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, więc nawłoć świetnie sprawdza się w wyciągach usprawniających przemianę materii i wspomagających przy zatruciach. Dobrze o tym pamiętać, gdy nieco popłyniemy w sobotni wieczór, zmaltretowany alkoholem żołądek uspokoimy właśnie nawłociowym naparem. Wyciągi z tej rośliny stosujmy także w nieżycie, zapaleniu i zatruciu żołądkowym, w tym wypadku musimy jednak zdecydować się na wyciągi wodne.
Kosmetyczne ziele na włocie nie jest zbyt popularne, a szkoda, bo jego właściwości antybakteryjne i ściągające znajdują świetne zastosowanie w pielęgnacji cery tłustej i ze skłonnościami do trądziku czy wyprysków. Nawłoć oczyszcza i regeneruje skórę, zmniejsza pory i łagodzi obrzęki, a dodatkowo nie uczula, więc spokojnie można włączyć tą roślinę do swoich pielęgnacyjnych rytuałów. Jeśli chodzi o pokrzywę, to myślę, że każdy z Was ją zna, chociażby z dzieciństwa. Zawsze się uważało na nią, żeby nie wpaść, ponieważ parzy. No i nie do końca jest to nieprzyjemne, jak trzeba się trochę zdrować. Ale jak to moja babcia odpowiadała, kto wpada po krzywy, ten chodzi później żywy. Uważała, że zwalczała reumatyzm, więc docierała się czasami pokrzywą, żeby nie mieć później problemy z kośćmi. Jeżeli chodzi o suszenie pokrzywy, to najlepiej jest ją zebrać w maju. Już w maju. Ma ona działanie silnie oczyszczające, wzmacniające organizm, więc myślę, że przyda się nie tylko w okresie przejściowo-wiosenno-letnim, ale także jesienno-zimowym. Nie wiem, czy wiecie, ale pokrzywę można dodawać także do sałatek, ponieważ jej smak jest dość nietypowy, więc jeżeli lubicie jakieś urozmaicenie w kuchni, to myślę, że to będzie coś dla Was. Może spróbujcie kiedyś twaróżku z pokrzywą, ciekawa jestem, jak będzie Wam to smakować. Pokrzywa zwyczajna. Osiąga nawet do 2 metrów wysokości. Jej łodyga jest prosta, porośnięta gęsto liśćmi o ząbkowatych brzegach i parzących włoskach, z którymi kontakt kończy się swędzącymi krostkami. Kwiaty ma niepozorne, wyrastające u nasady liści i kwitną one od czerwca do października. Siła pokrzywy tkwi w tym, że jest ona źródłem wielu witamin, zwłaszcza witaminy C. Zawiera flawonoidy, kwasy fenolowe o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym i moczopędnym. Pokrzywa działa moczopędnie i oczyszczająco, ułatwiając wydalanie z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii. Polecana jest przy stanach zapalnych dróg moczowych i kamicy moczowej. Stosowana w schorzeniach reumatycznych, zalecona dawcom krwi i osobom zmagającym się z anemią. W dłuższym stosowaniu pokrzywy trzeba zwrócić uwagę na to, że ma ona właściwości rozszerzające krew. Stosowana zewnętrznie zapobiega przetłuszczeniu się skóry i wzmacnia włosy. Zwróćmy uwagę na to, że pokrzywy nie należy podawać dzieciom poniżej 12 roku życia. Powinny też uważać osoby, które są nadwrażliwe na pokrzywę, które mają choroby serca lub nerek. Aby ususzyć pokrzywę, ziele rozkłada się cienką warstwą na siatce z dużymi oczkami lub słomianej macie. Kłącza przed suszeniem należy umyć. Rdest ptasi. Jego charakterystyczna nazwa odnosi się do tego, że bardzo lubią go ptaki domowe, na przykład kury, gęsi oraz wróble. Jego ludowa nazwa to także świńska trawa. Świnie bardzo też lubią go jeść. Rdest zawiera witaminę C, krzemionkę, karoten. Ma działanie moczopędne, często jest stosowany przy leczeniu układu moczowego. Usprawnia pracę wątroby, jelit, układu moczowego. Z rdestu najczęściej parzy się napar i jest on stosowany wewnętrznie oraz zewnętrznie na miejsce zmienione chorobowo. Rdest ptasi jest to roślina rozgałęziona, rozścielona i pełzająca. Osiąga długość około 50 cm. Liście i łodyga rdestu mają kolor sino-zielony. Jeśli zaś chodzi o kwiaty, przybierają one kolor biało-zielony lub czerwonawo-zielony. Rdest jest rośliną jednoroczną lub dwuletnią, jest pospolitym chwastem, który rośnie w uprawach, na podwórzach, przydrożach lub nad rzekami. Rdest ptasi obniża ciśnienie tętnicze krwi, ma działanie moczopędne, zmniejsza stany zapalne błon śluzowych żołądka i jelit oraz działa oczyszczająco i ściągająco na cerę trądzikową. Flawonoidy występujące w zielu rdestu ptasiego mają działanie moczopędne. Dzięki temu wpływają pośrednio na intensywniejsze wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii, jonów sodu i chloru oraz mocznika. Nie bez znaczenia jest także obecność krzemionki w składzie chemicznym rdestu. Wpływa ona na utrudnienie procesu krystalizacji soli mineralnych, dzięki czemu zapobiega powstawaniu złogów kamieni moczowych. Rdest ptasi dobrze łączyć z innymi ziołami wspierającymi układ moczowy, a zwłaszcza ze skrzypem, który działa w ten sam sposób, przyczyniając się do oczyszczania organizmu ze szkodliwych produktów przemiany materii. Pamiętajmy jednak, że oba zioła zawierają związki antytiaminowe, czyli takie, które rozkładają witaminę B1. Dlatego przy długotrwałym stosowaniu kuracji rdestem ptasim lub skrzypem należy pamiętać o suplementowaniu tej witaminy. Stosując przetwory ziela rdestu ptasiego zewnętrznie, wykorzystujmy obecne w nim bakteriobójcze flawonoidy. Proste odwary z ziela możemy z powodzeniem stosować w płukankach na stany zapalne błon śluzowych, jamy ustnej czy gardła.
Jeśli chodzi o zastosowanie kosmetyczne, to rdest ptasi zaskakująco wręcz dobrze spisuje się w domowych preparatach do pielęgnacji cery ze skłonnością do trądziku, a więc w prostych tonikach, maseczkach, okładach czy też parówkach. Rumianek, myślę, że każdemu z Was jest bardzo dobrze znany. Często nasze babcie, nasze mamy mają go w swojej apteczce, piją jako zdrową herbatkę i to jest jak najbardziej polecane, ponieważ rumianek działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, wspomaga też regenerację wątroby. Jeżeli na przykład zjecie tłusty posiłek, chociażby u babci, która Was bardzo dobrze nakarmi, to wypijcie taką herbatkę, to poczujecie się troszeczkę lepiej, szybciej, że tak powiem, dojdziecie do siebie. Jeżeli chodzi o działanie na przykład na oczy, to bardzo dobrze jest, gdy przemyjecie sobie oczy rumiankiem, jeżeli macie jakieś zapalenie spojówek lub macie jakieś problemy, ponieważ rumianek działa bardzo łagodząco. Myślę, że też nada się dla blondynek, ponieważ szampony z rumiankiem czy też toniki do włosów działają bardzo, bardzo dobrze, ponieważ mają one działanie takie, że rozjaśniają włosy, więc blond kolor utrzymuje się dłużej i włosy stają się ładniejsze, bardziej lśniące. Tylko uważajcie, jeżeli macie ciemne włosy, ponieważ może on Wam te włosy rozjaśnić. Ja biorę swój rumianek i lecę zrobić odżywkę na swoje włosy, bo trochę im się to przyda. Rumianek pospolity jest rośliną, która posiada łodygę nagą, silnie rozgałęzioną. Na tych rozgałęziach możemy zauważyć liczne, zebrane w koszyczki kwiatostany o średnicy około 1,5 cm, półkuliste lub stożkowate. Białe, języczkowate płatki otaczają żółte środki. Roślina kwitnie od maja do września. Rumianek jest rośliną jednoroczną. Dziko występuje na polach, przydrożach i siedliskach ruderalnych. Rumianek ma minimalne wymagania glebowe, często jest też chwastem w uprawach rolnych oraz uwielbia światło. Siła rumianku tkwi w jego olejku eterycznym, który ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Zawiera też inne substancje czynne, takie jak flawonoidy i kumaryny, które mają działanie rozkurczające. Rumianek warto stosować doustnie na dolegliwości układu pokarmowego, nieżyty i skurczy żołądka, wzdęcia czy też wrzody. Rumianek uspokaja i pomaga zasnąć. Używany zewnętrznie pomaga też zwalczać stany zapalne skóry, gardła i jamy ustnej. Może też służyć do odkażania ran. Uwaga jednak, rumianek może uczulać, zwłaszcza osoby z alergiami na pyłki roślin z rodziny astrowatych, seler, melon, cynamon czy orzechy. Aby zasuszyć rumianek, musimy zebrane koszyczki rumianku rozłożyć cienką warstwą na papierze, płótnie lub sitach i suszyć w suchym, ciepłym, przewiewnym miejscu przez 4-5 dni. Szyp polny, myślę, że każdemu z Was bardzo dobrze znany, jedno z najstarszych ziół występujących na świecie. W Polsce jest go bardzo dużo, choć mimo tego, że jest go kilka odmian, właśnie skrzyp polny przyjął się tutaj najbardziej. Ma on wiele zastosowań, nie tylko w leśnictwie, ale też w kosmetologii. Jeżeli chodzi o leśnictwo, to działa on moczopędnie. Jest polecany w przypadku kamicy nerkowej i różnych tych przypadków. Wyciąg ze skrzypu polnego ma działanie silnie uspokajające i przeciwdrgawkowe. Jeżeli chodzi o zastosowanie w kosmetologii, no to myślę, że każda kobieta wie, że wpływa korzystnie na włosy, skórę i paznokcie. Jeżeli chodzi o włosy, to możemy go stosować w postaci wcierki, na przykład w sam skalp, aby wzmocnić cebulki włosów, aby stały się one gęstsze i zdrowsze. W Polsce występuje aż 9 gatunków skrzypu. My skupimy się dzisiaj na skrzypie polnym. Wczesną wiosną wyrasta brązowy nagi z charakterystycznym kłosem i obrączkami. Od maja staje się zielony, rozgałęziony z bardzo drobnymi liśćmi otaczającymi łamliwe węzy. Przełamana łodyga ma kształt równomiernego krzyża. Skrzyp polny zawiera dużo łatwo przyswajalnej krzemionki, która wpływa na stan naczyń krwionośnych, błon śluzowych oraz skóry. Dodatkowo pełni funkcję koloidu ochronnego w odrębie dróg moczowych, zabezpieczającego m.in. przed odkładaniem się kwasu moczowego, co przeciwdziała np. dnie moczanowej. Skrzyp polny jest szczególnie polecany w kuracji dla łamliwych, wypadających włosów, kruchych paznokci, czy też szarej i wysuszonej cery. Może być stosowany w profilaktyce kamicy nerkowej oraz w leczeniu dolegliwości reumatycznych. Wchodzi w skład mieszanek o działaniu moczopędnym i dezynfekującym drogi moczowe. Najczęściej łączy się go z zielem mniszka, brzozą i pokrzywą. Jak suszyć skrzyp polny? Powinien on być przykryty i suszony w miejscu zacienionym. Wtedy nie traci swoich cennych składników i barw. Szałwia,
nie wiem czy wiecie, ma swoją łacińską nazwę, brzmi ona salvere, czyli leczyć, ratować, i myślę, że jest to odpowiednia nazwa dla niej, ponieważ szagle dzięki swoim składnikom ma wiele, wiele zastosowań. Nie tylko w lecznictwie, ale także w kosmetyce. Jeżeli chodzi o lecznicze aspekty szałwii, to często stosujemy ją przy chorobach gardła, przy zapaleniach dziąseł, łagodzi ona ból, łagodzi obrzęk. Jeżeli chodzi o matki karmiące, na przykład, jeżeli kończą kobiety karmić, wiadomo, że mają one wtedy jeszcze pokarm i żeby zahamować ten pokarm, mogą one pić na przykład 2 szklanki naparu z szałwii dziennie i po tygodniu ten pokarm powoli powinien już wyhamowywać. Jeśli chodzi o napary z szałwii, to mają też one olejki eteryczne, dzięki czemu pobudzają też nasze zmysły, więc działa nie tylko prozdrowotnie, ale także na cały nasz organizm, na nasze samopoczucie. Myślę, że każdy z Was wie, jak bardzo mocny, charakterystyczny jest zapach szałwia. Ja uwielbiam osobiście ten zapach. Myślę, że zerwę kilka listków, żeby zrobić chociażby sobie dzisiaj taki napar z szałwii na lepszy sen, aby lepiej mi się spało. A myślę, że przyda się też do ziemniczka. Szałwia lekarska jest półkrzewem, który osiąga wysokość od 50 do 70 cm. Jej łodyga jest wzniesiona, czterokanciasta, drewniująca od dołu. Cała roślina jest delikatnie owłosiona. Posiada zielono-srebrne liście, miękkie w dotyku. Szałwia kwitnie w okresie od maja do czerwca, a jej kwiaty przybierają barwę fioletowo-niebieską. Szałwia lekarska jest źródłem garbników i goryczy, kwasów organicznych, karotenu i związków żywicowych, a także witamin, np. witaminy A, witaminy C, witamin z grupy B oraz minerałów, takich jak wapń, magnez, potas, sód, cynk czy żelazo. Fitoestrogeny, których w szałwii jest znaczna ilość, a także garbniki i olej eteryczny o działaniu rozkurczowym i przeciwzapalny, sprawiają, że jest to bardzo kobiece ziele. Pomaga regulować obfite miesiączki i zmniejsza towarzyszące im dolegliwości bólowe. W okresie menopauzy łagodzi uderzenia gorąca i zmniejsza częstotliwość występowania nocnych potów, które są wtedy zmorą wielu kobiet. Dodatkowo zaś ogranicza wahania nastrojów i pomaga uporać się z bezsennością. W liściach szałwii są substancje o sprawdzonym dobroczynnym działaniu na skórę. Olejki eteryczne i flawonoidy pomagają leczyć wypryski, trądzi, kłuszczyce czy grzybice. Związki mineralne mają silne właściwości odżywcze, a witaminy i fitohormony zwalczają stres oksydacyjny, opóźniają starzenie się skóry i powstawanie zmarszczek. Dlatego też szałwia jest cennym składnikiem różnych kosmetyków pielęgnacyjnych do skóry dojrzałej i z problemami, np. żeli do mycia twarzy i ciała, kremów czy też balsamów. Duża ilość garbników, goryczy i związków żywicowych poprawia pracę układu trawiennego. Aromatyczne listki szałwii dodane do potraw tłustych i wzdymających czynią je lżej strawnymi. Szczep kędzierzawy, czyli troszkę większy odpowiedź naszego łąkowego, że tak powiem, szczepu, ma on właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne. Jest stosowany na przykład w zupach. Jeżeli chodzi o to, ma dużo, dużo witamin, witaminę C, niacynę, potas, magnez, fosfor, więc jeżeli chodzi o składniki odżywcze, ma ich bardzo, bardzo dużo, więc jest bardzo zdrowy. Musimy jednak uważać, ponieważ nie możemy go łączyć na przykład ze szpinakiem, ponieważ jest to za duża ilość kwasów w jednym daniu oraz związki zawarte w szczawiu łączą się z wapniem i sprawiają, że staje się on nieprzyswajalny dla naszego organizmu. Więc jeżeli ktoś ma problem z przyswajaniem wapnia, szczaw nie jest do końca wskazany. Suszony szczaw może służyć do wykorzystania w naparze, który przyczynia się do rozwiązywania problemów żołądkowych. Z ciekawostek, jego pospolita nazwa to kobylok. Ciężko będzie mi go zerwać, wziąć do ziemniczka, ale taki mały kwiatuszek wezmę. Myślę, że jeżeli będę miał jakieś problemy z żołądkiem w mojej rodzice, to się przyda. Szczaw kędzierzawy jest byliną, która osiąga do 100 cm wysokości. Jest rośliną nagą, a jej pęd jest silnie zdrewniały. Liście byliny są silnie kędzierzawe oraz żywozielone. Szczaw kędzierzawy kwitnie w okresie od czerwca do sierpnia. Szczaw ten zaliczany jest do chwastów ruderalnych, występujących też na polach, często na łąkach oraz pastwiskach.
Szczaw kędzierzawy zawiera sporo garbników, czyli związków, które zmniejszają nasilenie biegunki lub zatrzymują ją, działając ściągająco na błonę śluzową jelita grubego. W związku z tym w medycynie naturalnej stosuje się je jako środek przeciwbiegunkowy. Współczesna fitoterapia poleca także napar z liści lub sok z surowego szczawiu na pobudzenie apetytu. Warto wiedzieć, że szczaw zawiera takie składniki jak witaminę C, tiaminę, riboflawinę, niacynę, witaminę B6, kwas foliowy czy też witaminę A. Występujące w szczawiu kędzierzawym minerały to wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk. Ziele szczawiu kędzierzawego polecane jest na kaszle różnego pochodzenia, towarzyszące infekcjom górnych dróg oddechowych. Ziele tego gatunku szczawiu jest nawet składnikiem syropów na kaszel. Szczaw zawiera sporo kwasu szczawiowego. Wiąże on zawarty w pokarmie wapń i czyni go nieprzyswajalnym dla organizmu. Poza tym powstały w wyniku wiązania wapnia przez kwas szczawiowy szczawian wapnia odkłada się w nerkach w postaci kamieni nerkowych. Z tego powodu nie zaleca się spożywania szczawiu w dużej ilości i wskazane jest dodawanie do potraw na jego bazie zsiadłego mleka, śmietany lub jajka, aby wyrównać stratę wapnia. Brotecz pospolity ma charakterystyczne żółto-pomarańczowe kwiaty. Obecnie jeszcze się nie rozwinął do końca, ale widzimy, że już niedługo tak się stanie. Jeżeli chodzi o jego właściwości, to działa on silnie na kleszcze i na robaki. Jego roztwory są polecane właśnie przy tych, że tak powiem, pasożytach. Kiedyś wierzono i używano go, aby zniwelować niestrawności po tych posiłkach. Niestety okazuje się, że jest on trujący, więc trzeba z nim bardzo mocno uważać, ponieważ zawiera do 70% trujonu, czyli składnika, który jest silnie trujący. Dlatego nie możemy używać go wewnętrznie, jedynie zewnętrznie. Najlepiej w roztworach alkoholowych lub naparach. Myślę, że przyda mi się on obecnie do odstraszania komarów i kleszczy, ponieważ idziemy w dalszą drogę, aby pokazać Wam jeszcze więcej ziół. Wrotycz pospolity jest rośliną, która rozrasta się w duże kępy przy pomocy krótkich kłączy. Cała roślina wydziela silną woń, przypominającą nieco zapach kamfory, co dla wielu osób jest odstraszające. Jej łodyga jest sztywna i osiąga nawet do 1,5 metra wysokości. Liście wrotyczu są duże. Kwiatostany składają się ze spłaszczonych koszyczków, w których występują pomarańczowo-żółte kwiaty, rurkowate, jednostronnie ścięte. Wrotycz pospolity jest byliną, która występuje pospolicie przy drogach, na miedzach. Wrotycz pospolity dawniej był stosowany w zwalczaniu glisty ludzkiej i owsików. Obecnie skutecznie radzi sobie z wszami i ze świerzbem oraz działa wspomagająco jako okład w gośćcu i artrytyzmie. Wrotycz wykorzystujemy w ziołolecznictwie dość rzadko ze względu na to, że ma ograniczone spektrum działania. Jest silnie przeciwpasożytniczy, przeciwgrzybiczy i przeciwbakteryjny. W jego olejku eterycznym zawiera się tujon, to toksyczna substancja, choć w odpowiednio małych dawkach może być przyjmowana wewnętrznie. Musimy jednak bardzo uważać. Dziś już nie stosuje się wyciągów z wrotyczu wewnętrznie. Zewnętrznie niestrudzenie zwalcza niechcianych pasażerów ludzkiego ciała, świerzbowce, wszy głowowe, a także infekcje grzybicze. Wprawdzie wymienia się także działanie związków czynnych wrotyczu na pobudzenie czynności wydzielniczej błony śluzowej żołądka, ale ta gra nie warta jest świeczki. Przyjmowanie preparatów zawierających tujon, zwłaszcza samodzielnie i nieodpowiedzialnie, skutkuje zawrotami głowy, utratą przytomności, silnymi skurczami, a przede wszystkim przekrwieniem błon śluzowych przewodu pokarmowego, nerek i macicy. Żywokost lekarski jest byliną, rośnie na terenach mokrych, lubi okolice rzek, jezior, jest surowcem zielarskim, sam korzeń składa się w 15% ze śluzu, poza tym zawiera alantoinę, garbniki, pantenol, polifenole czy fruktany. Korzeń żywokostu wykazuje działanie silnie antybakteryjne, przeciwzapalne. Często jest stosowany przy chorobach reumatoidalnych, przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Stosuje się na przykład maść żywokostu, która wtedy bardzo silnie działa i bardzo pomaga. Jeżeli chodzi o żywokost, musimy pamiętać, że w żadnym wypadku nie możemy stosować go wewnętrznie. Jest on tylko do stosowania zewnętrznego, ponieważ jeżeli zażyjemy go doustnie, możemy się troszeczkę podtruć. Żywokost lekarski. Jego łodyga jest wzniesiona, kanciasta, o wysokości do 100 cm. W górnej części rozgałęzia się jest cała szorstko owłosiona i pusta.
Jego liście są skrętoległe, duże, o podługowato-lancetowatym kształcie. Jeśli chodzi o kwiaty, mają one kolor fioletowo-purpurowy, rzadziej biały lub kremowy. Żywokost lekarski należy do roślin z rodziny ogórecznikowatych. Jej okres kwitnienia przypada w maju i czerwcu. Rośnie on dziko na wilgotnych terenach, najczęściej w okolicach rzek, stawów lub jezior. Można go spotkać też na obrzeżach lasów lub przydrożnych rowach. Uprawiany jest także jako roślina lecznicza oraz ozdobna. Żywokost lekarski jest bardzo cennym surowcem zielarskim. Swoje właściwości zawdzięcza wielu substancjom. Korzeń żywokostów w 15% składa się ze śluzu. Zawiera także alantoinę, asparginę, krzem, garbniki, aminokwasy, fruktany, polifenole, olejki eteryczne czy betasitosterol. Żywokost wykazuje pozytywne działanie w przypadku chorób skóry lub jej uszkodzeń. Często wykorzystywany jest przy problemach ze stawami. Sam korzeń żywokostu wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Z tego względu można go stosować zewnętrznie na bolące miejsca. Przyniesie ulgę w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Pomoże także złagodzić ból w przypadku kontuzji. Ze względu na zawartość alantoiny, żywokost lekarski znalazł swoje zastosowanie w kosmetyce. Wykorzystywany jest w produkcji naturalnych kremów czy maści. Myślę, że każdy z Was zna maść z żywokostu. Łagodzi ona bóle stawowo-mięśniowe, przyspiesza gojenie się rany i oparzeń. Wykazuje także silne działanie nawilżające, ponieważ jest bogata w alantoinę i prowitaminę B5. Korzeń żywokostu lekarskiego zawiera alkaloidy. Są to związki toksyczne dla wątroby, które mogą doprowadzić do zatrucia. Nie można zatem przyjmować żywokostu drogą wewnętrzną. Można go jednak stosować zewnętrznie w postaci maści, kremów czy okładów.